Witajcie! Ten film jest poświęcony jednemu z najbardziej niesamowitych miast na świecie, które znajduje się w sercu amazońskiej dżungli w Peru. To właśnie w tym mieście łączą się wyjątkowa kultura, historia i przyroda. Położone jest nad największą rzeką na ziemi, Amazonką, i otoczone jest gęstymi lasami tropikalnymi. Iquitos to jedno z największych miast na świecie, które nie posiada połączenia lądowego z innymi miastami, a do innych części kraju można dostać się jedynie drogą wodną i powietrzną. Miasto jest znane ze swojej bogatej flory i fauny, jak również unikalnych ekosystemów, które zostały tu zachowane. To centrum kultury i sztuki. Można tu znaleźć wiele muzeów, galerii i teatrów. Można też poznać historię tutejszych rdzennych mieszkańców Indian Iquito. A więc czas się zapoznać. Oto Iquitos. W peruwiańskiej Amazonii znajduje się region Loreto, który zajmuje prawie 1/3 terytorium kraju, a pod względem powierzchni jest porównywalny z Niemcami. Jego centrum administracyjnym jest Iquitos, które liczy 470 000 mieszkańców wraz z przedmieściami. To więcej niż połowa całej populacji tego regionu. Co sprawia, że to miejsce jest wyjątkowe i niesamowite? Po pierwsze, jest to największe na świecie miasto kontynentalne bez połączenia lądowego z innymi częściami kraju. Aby dostać się do Iquitos, konieczne jest użycie innych środków transportu, jak na przykład łodzi czy samolotów. Tym samym miasto jest odcięte od głównej części Peru, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowym i tajemniczym. Ogromne miasto, które położone jest nad brzegiem Amazonki, otaczają gęste lasy deszczowe, które rozsiewają nad okolicą jeszcze więcej zagadkowości i piękna. Drugim czynnikiem, który sprawia, że Iquitos jest jedyne w swoim rodzaju, jest jego ustronna lokalizacja. Miasto znajduje się na liście najbardziej odległych miast świata według brytyjskiej gazety The Guardian. Zbudowano raptem jedną autostradę samochodową, a jej długość wynosi zaledwie 100 km i prowadzi do małego, ale bardzo klimatycznego miasta Nauta, które znajduje się w bliskim sąsiedztwie. Istnieją tylko dwa sposoby, aby dostać się do Iquitos oraz z powrotem. Pierwszy z nich to droga powietrzna. Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy, na który często trafiają turyści wsiadający do samolotów w oddalonej o około 1000 km Limie, czyli stolicy Peru. Drugim sposobem jest droga wodna, która prowadzi wzdłuż rzek Marañón i Uayaga do Jurimaguas, skąd transport lądowy na wybrzeże jest już możliwy. Podróż jest jednak bardzo długa. Jeśli zdecydujemy się na prom, taksówkę czy też autobus, to do Limy dotrzemy po około 33 godzinach, a jeśli nie skorzystamy z taksówek, to można płynąć przez większość drogi promem, co ogólnie może zająć nawet 3 dni. Większość towarów z Limy dostarczana jest do miasta drogą wodną wzdłuż prawego dopływu Amazonki, rzeki Ucayali. Aby dostarczyć towary na statkach towarowych, trzeba najpierw przewieźć towary samochodem do Pucallpa, a stamtąd przeładować je na statek, który dostarczy je do Iquitos. Taka podróż może zająć nawet tydzień. To miejsce jest naprawdę odległe, a świadomość, że mieszka tam prawie 500 000 ludzi, może wzbudzać pewne zdziwienie. Iquitos nazywane jest także oknem na Amazonkę lub też perłą Amazonki. Położone wśród dżungli z niesamowitą różnorodnością przyrody i niewystępującymi nigdzie indziej gatunkami, przyciąga turystów pragnących obcować z zapierającą dech w piersiach naturą. Jeśli liczycie na spotkanie z dzikimi zwierzętami i ptakami, złowienie piranii, ujrzenie na własne oczy amazońskiego delfina, a do tego nocleg w komfortowym hotelu oddalonym o kilka godzin drogi, to musicie koniecznie odwiedzić Iquitos. Warto jednak pamiętać, że w mieście i jego okolicach przez cały rok panują wysokie temperatury, a deszcze są tu częste nawet w porze suchej. Najcięższe ulewy mają miejsce w kwietniu i marcu. Jednocześnie średnia roczna wilgotność w mieście wynosi 85%, co jest dość dużym wynikiem i wymaga sporego przyzwyczajenia. Tylko skąd w ogóle wzięło się tak duże i odizolowane miejsce w amazońskiej dziczy? W 1839 roku amerykański wynalazca Charles Nelson Goodyear odkrył proces wulkanizacji kauczuku, uzyskując tym samym materiał, który później nazwano gumą. Dzięki temu wydarzeniu swój początek miał rozwój przemysłu gumowego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych częściach świata. Początkowo produkcja skupiała się wyłącznie na artykułach gospodarstwa domowego, ale potem do gry weszła również branża motoryzacyjna. Ogólnie mówiąc, światowa gospodarka zaczęła pilnie potrzebować dużych ilości kauczuku, a dokładniej soku kauczukowego, a Ameryka Południowa mogła pochwalić się bogatymi rezerwami tej rośliny. Dzięki takiemu zapotrzebowaniu w amazońskiej dżungli zaczęły pojawiać się bogate miasta, wśród których znalazło się Iquitos, które pierwotnie było małą wioską założoną przez jezuitów w 1757 roku. Jego szybki wzrost gospodarczy nie trwał długo, około 30 lat, od 1880 do 1914 roku. Następnie w związku ze spadkiem popytu na sok kauczukowy Iquitos zaczęło podupadać, jednak później dzięki innym branżom i korzystnej pozycji zaczęło stabilnie się rozwijać. Na przestrzeni ostatnich 20 lat miasto stało się centrum turystycznym, gdzie swój początek mają wycieczki wodne po Amazonce. Co więcej, na gospodarkę współczesnego Iquitos składa się przemysł wydobywczy, rafinacja ropy naftowej, pozyskiwanie drewna, rolnictwo i górnictwo. Znaczącą rolę odgrywa rybołówstwo, produkcja rumu i hodowla zwierząt. Jednak co najważniejsze, ze względu na swoje położenie geograficzne, Iquitos posiada ogromne znaczenie strategiczne jako port śródlądowy, który łączy wybrzeże Atlantyku oraz Pacyfiku. W XXI wieku z XIX-wiecznego luksusu w Iquitos pozostały tylko resztki w postaci drogich domów. Dawno, dawno temu bogaci panowie, którzy nie mieli pojęcia, co zrobić z kauczukowymi pieniędzmi, przywieźli tu z Europy całe budynki. Wśród nich ewenementem stał się Żelazny Dom, który według wielu źródeł zaprojektował sam Gustav Eiffel, autor słynnej wieży w Paryżu. Detale budynku zostały odlane w Belgii i przetransportowane do Iquitos. Droga była bardzo długa, a sam dom kosztował właściciela spory majątek. Jednak życie w nim okazało się bardzo trudne. Żelazne konstrukcje nagrzewane tropikalnym słońcem sprawiały, że pokój wyglądał jak przedsionek piekła na ziemi. Ponadto ze względu na wilgotny klimat cała konstrukcja była podatna na korozję i wymagała kosztownej konserwacji. W rezultacie Żelazny Dom musiał zostać sprzedany, kilkakrotnie też zmieniał właścicieli. Obecnie budynek zajmują kawiarnie oraz sklepy z pamiątkami. Podobnie jak inne dawne rezydencje kauczukowych baronów, Żelazny Dom znajduje się w centrum najpiękniejszych miejsc. Na uwagę zasługuje również neogotycka katedra, zbudowana w 1924 roku. Ogólnie teren wygląda na bardzo zadbany. Oprócz katedry zdobią go krzewy, topiary, fontanna i obelisk ku czci bohaterów wojny na Pacyfiku. Malecón Tarapacá to deptak i główne miejsce spotkań mieszkańców miasta oraz turystów. Z terenów nadbrzeżnych roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Amazonkę oraz lokalny port Betlejem. Wał jest piękny niezależnie od pory dnia, ale tradycyjnie dla wszystkich promenad nadbrzeżnych najpiękniejsze widoki są o wschodzie i zachodzie słońca, kiedy wszystko oświetlają ciepłe oraz pastelowe kolory. Głównym środkiem transportu w mieście są motokary. Jest to pewnego rodzaju automatyczna riksza, którą można spotkać tylko w Ameryce Południowej. Za fotelem kierowcy znajdują się dwa fotele pasażerskie. Zadbano także o bagażnik do przewożenia małych ładunków. Motokary trudno nazwać przyjaznymi dla środowiska, ponieważ ilość emitowanych przez nie spalin może zszokować nieprzygotowanego odwiedzającego miasto. Jest to też bardzo hałaśliwy środek transportu, no bo przecież kierowcy samym chlebem nie żyją i muszą potrąbić tak od serca. Wybierając się do Iquitos należy pamiętać, że miasto położone jest w regionie Loreto, jednym z najbiedniejszych w Peru, a głównym symbolem biedy tego miasta jest dzielnica Belén, gdzie walka o życie okolicznych mieszkańców jest pierwszą rzeczą, którą można zauważyć. Większość domów w tej okolicy zbudowana jest na tratwach, które unoszą się na wodzie. Miejscowi nazywają to miejsce peruwiańską Wenecją, jednak jedyne co łączy to miejsce z Wenecją to obecność wody pod nogami. Teren powstał na początku XX wieku, a chwiejne chaty na palach wznoszą się tutaj wysoko nad wodą. W porze suchej mieszkańcy korzystają z dwóch pięter budynków, a gdy nadchodzi pora deszczowa, Amazonka zalewa dolny poziom domów, a łodzie oraz kajaki stają się jedynym środkiem transportu. Do tego panują tutaj okropnie niehigieniczne warunki. Rodziny używają rzeki zarówno do prania, jak i mycia oraz pływania. Belén Market jest prawdopodobnie główną atrakcją Iquitos. Tutaj oprócz zwykłego ryżu, ziemniaków i owoców sprzedawane są wszelkiego rodzaju egzotyczne towary. Miejsce to posiada reputację czarnego rynku, na którym wiele towarów jest sprzedawanych nielegalnie, takich jak skóry czy mięso dzikich zwierząt z amazońskiej dżungli. Na rynku można znaleźć szereg leczniczych nalewek oraz ziół. Tutaj obok zapachu kolendry łatwo wyczuć niestety zapach ścieków, a obok świeżej ryby może leżeć na przykład czaszka małpy lub łapy jaguara. Główną rozrywką, która przyciąga turystów z całego świata, jest wycieczka do dżungli. Aby zobaczyć prawdziwą, dziką przyrodę i zwierzęta, trzeba przejechać co najmniej 80 km za miasto i do tego najlepiej z dala od głównych szlaków wodnych. Niektóre zwierzęta, takie jak delfin różowy, można zobaczyć tylko w kilku odległych dopływach Amazonki. Swoją drogą w dżungli Iquitos urodziła się małpa o imieniu Miss Baker, która później została pierwszym astronautą wystrzelonym w kosmos w 1959 roku z kosmodromu na Florydzie. Iquitos to miasto kontrastów, gdzie zadbane, luksusowe domy kauczukowych baronów na głównym placu mieszają się z mieszkalnymi slumsami nad brzegami Amazonki. Spacerując tutejszymi uliczkami można poczuć klimat Azji Południowej, ale jednocześnie miasto ma swoją własną i wyjątkową osobowość. Samo zrozumienie tego, że położone jest w głębi lasu deszczowego nad brzegiem legendarnej Amazonki, czyni je jednym z najbardziej niezwykłych miast na świecie. A jeśli jeszcze nie byliście w Iquitos, to najzwyczajniej pozbawiacie się możliwości, aby zanurzyć się w tym niesamowitym świecie kontrastów i przecudownej egzotyki. To wszystko na dziś, moi drodzy. Jeżeli film ten okazał się dla Was interesujący, zostawcie lajka, a także komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce!